Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Klatka piersiowa kompletnie zmiażdżona. Żebra musiały przebić płuca. Ciało miejscami zwęglone aż do kości. Musi być mechanizm otwierający drzwi. Brakuje jednej płytki. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Flaki się przewracają. Ta sialotka wystrzępiona na brzegu. To sowie pióro. Może da się go jakoś uruchomić. Teraz powinno zadziałać. Udało się. Ogniwo uruchomił portal. Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz. Ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć?
Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Rozontil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny. Proszę. Listy miłosne? Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Tikstry. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Teraz trzeba go jakoś uruchomić.
laboratorium. Nie mogło się obyć bez strażnika. Kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie.
Agaty, Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. Potworów? Wolałem wyjść na górę i was zawiadomić. Przecież musi tędy wracać. On właśnie idzie. Wiedźmi! Żyjesz. Znalazłeś coś? Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Mówię prawdę. Wy łowcy jesteście za bardzo podejrzliwi. Nie bez powodu. Brać go! Szybciej, albo bądź. Chcę go żywego! Żywego! I co, paskud?
To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhart? Nie, nie było jej w kryjówce, ale znalazłem tam kryształ. Gdybym chciał błyskotek, zwróciłbym się do jubilera. Miałeś przyprowadzić Eilhart. To kryształ z Megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, powinni coś z niego odczytać. Tak. Może wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zapłatę. A teraz wybacz, muszę wracać do swoich spraw. Baczności, miejcze. Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stań. Witam znowu. To co? Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Niech żyje Radok. Uważaj. Naprzód. Jakiego zdania można zrobić?
wieżowcem i wierzchowcem. Zda się, że to para kochanków. Jakaż synergia między nimi. A przepraszam. Siwuchy bym łyknął. Czego chcecie? Ej! Jak jeszcze? Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowej i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. Co się ściga? Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivii, na Płotce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Hold, dosiadający Atosa. Zawodnicy w siodłach, odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! Hej! Wegelbuda wygrał Geralt z Rivii na Płotce. Chwała zwycięzcy! Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chcesz wziąć udział w kolejnej gonitwie? Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer, dosiadający Kanikuły. Wicehrabia ściga się incognito, więc proszę o dyskrecję. Uwaga, uwaga!
ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Razma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Chwała zwycięzcy! Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chcę spróbować jeszcze raz. Cudownie. Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Wegelbud, kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Zawodnicy w siodłach! Odliczam do trzech! Jeden, dwa, trzy, start! Tempo, tempo! Razma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Chwała zwycięzcy! Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo! Jakby do tego złapać ludziom pokazywać. Kapitał można zbić. Geralt z Rivi, jak mniemam. O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam.
czy to jasno wyjaśniono? Może tak, nie. Jakiś kłopot? Wyszczałbym się gdzieś pod górkiem, ale... Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Fegelbudów. Luka to chuj, jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jockeyami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda, będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawieź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. Palio! To przede wszystkim gonitwa o honor. Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek. Przygotujcie się! Start! Dalej. Tak miał nosa, gdy cię werbował. Gratulacje! Daj dzioba, Geralt! Nie? No to nie! Cmoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Bierz, kurwa! Nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna! Chodu! Trzeba stąd wypierdalać. Dzięki, Geralt. Ludzie! Żadnych czarów, daj słowo. Słowo elfa, nie. Dalej, płotka, dalej! To tylko rumianek i dziurawiec. Parzyła je na ból brzucha. Słyszałeś kiedyś legendę o białym? Gdzie się pchasz, przybłędo? Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki Glade?
taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedźmi reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Nie mam takiego glejtu. To dalej nie przejdziesz. Następny! Chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech... On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Zigiego Roivena. Szacunek ludzi ulicy, Wiedźminie! Mogłem w lesie przy komandzie zostać. Tam choć śmierci godnej bym doczekał. A wiesz, kogo? Czarowników.